Witam, mówi do Was Kapelusznik, a oto kolejne omówienie rozdziału w moim wykonaniu. Pamiętajcie o subie i łapce w górę, a zatem zaczynamy. Rozdział rozpoczynamy od tego, że Momo dalej nie wierzy w siebie i Yamato go dopinguje w tworzeniu chmur, które mają utrzymać wyspę. Momo może i powoli się zmienia, ale o tych jego przemianach już mówimy od 20 i nawet więcej rozdziałów. Mógłby Oda tego tak w czasie nie przeciągać, bo wątek zaczyna faktycznie irytować, przynajmniej mnie. Przechodzimy do retrosów młodego szoguna. Jesteśmy w momencie tuż przed teleportacją w przyszłość i Momo tutaj także mówi, że nie da rady tego zrobić. Wątpił w siebie wcześniej i teraz też. No kto by się spodziewał? Kiemon odpowiada młodemu Momo, by zrozumiał uczucia matki i w takich sytuacjach nie powinien ich lekceważyć, bo by to było haniebne. Momo Nosuke mu odpowiada, że jest dzieckiem i takie rzeczy dotyczą dorosłych. Zaś Kin mu mówi, że po śmierci Odena on jest ich panem i ten skok w przyszłość to jest kolejna szansa do walki, gdzie można umrzeć z honorem na polu bitwy. I daje Momonosuke wybór, zostać tu i umrzeć na miejscu, czy spróbować i walczyć. Dodaje też, żeby dał szansę swoim poddanym i młody szogun decyduje się ostatecznie na skok do przyszłości. Dużo lania wody moim zdaniem, tak kackliwa przemowa, która nic nie wniosła, a wahania Momo spokojnie można było jakoś uprościć. Czy to omówienie jest tendencyjne? Tak, wszystko wyjaśnię na koniec filmu. Po powrocie do obecnych wydarzeń, Momo mówi do siebie, że nie mógłby się spotkać w zaświatach z matką, nie podejmując walki. No i przechodzimy do Luffy vs. Kaido. Smok jest pod wrażeniem tego, że Luffy trzyma pioruny, co nam udowadnia, że Luffy nie tylko wpływa na ludzi, otoczenie czy przedmioty, ale także na zjawiska pogodowe. Faktycznie na wszystko potrafi wpłynąć. No dobra, ale Kaido przed każdym atakiem gumiaka robi obecnie unik. Podkreślę, że Roger tylko przy pomocy haki zdominował morza, nie potrzebował owocu o strasznej mocy. W tym miejscu Kaido przekreślił wszelakie spekulacje, jeżeli by Roger miał posiadać owoc Gomu Gomu czy inne takie. Zaś potwierdza się bardziej to, że Garp również jest potworem walczącym tylko przy pomocy haki. Skoro panowie nieraz prawie się pozabijali wedle słów Rogera z Impel Down. Kaido cały czas ciśnie Luffy'ego pomimo przebudzenia przez niego owocu. Luffy natomiast dzielnie znosi ciosy i daje nam komediowe wstawki, jak na przykład ta. Więc tutaj wysuwają się dwa pytania. Czy to Kaido już stracił tyle sił i nie zadaje tak potężnych obrażeń? Czy przebudzenie owocu Luffy'ego neguje obrażenia? W pewnym momencie Luffy złapał ręką za Kaido i do końca rozdziału już nie puścił, a Imperator zmienił się w formę smoka i używa ataków ciętych, ponieważ jak słusznie zauważył, są one słabością Luffy'ego, a w stolicy dalej puszczają lampiony z życzeniami, a Luffy jest w niebie. Mamy tutaj taką małą symbolikę, że proszą czy puszczają życzenia do Luffy'ego, czyli prosto do góry. Luffy przy okazji obrywa z lasera od Kaido i może spostrzeżenie na siłę, ale dla mnie wygląda tutaj jak Nika, znaczy się ma takie same kontury jak ten ze wspominek Who is Who. Następnie przechodzimy do samurajów, którzy są gotowi umrzeć za cenę pokonania Kaido. To chyba nie podoba się Kidowi, jak widzimy po tym kadrze. Jego plany chyba tego nie przewidują. Także jeden z piratów bestii pyta samurajów, czy oni stracili rozum, a Hio odpowiada, co z tego. No tak, taka mentalność samurajska, a po drodze Usopp wpadł do wody. Widzimy też, że Orochi wstał po raz enty. Ja już nie mówię, że tym razem na pewno umrze, to nie ma sensu. Siedźmy i czekajmy spokojnie na Denjiro lub kogoś innego. Sam Orochi stwierdził, jak można było się spodziewać, że zabierze Hiyori ze sobą do piekła, adresując to do Odena. Ciekawym jest to, że została mu ostatnia głowa. Może wreszcie padnie. Na koniec rozdziału Luffy chce skończyć wszystko gigantyczną pięścią i trzyma, jak mówiłem wcześniej, cały czas Kaido, żeby go w pełni trafić. I liczy on na Momo, że przesunie on wyspę z pola rażenia ataku. Wreszcie na horyzoncie pojawił się koniec tej walki, która już naprawdę się mocno dłuży. Odnośnie Kaido chcę jeszcze powiedzieć to, że Oda faktycznie pokazał nam, iż jeden na jeden nie da się go pokonać. Nawet teraz Luffy potrzebuje pomocy kogoś innego, by uchronić innych w celu wykończenia Imperatora. Mórz.
Podsumowując, rozdział mimo wszystko dobry, takie 6 na 10 można dać, ale o co mi chodziło, że to omówienie jest tendencyjne? Wano już się bardzo dłuży, wątki i sam ark trwa od wielu, wielu rozdziałów, nawet walka Kaido z Luffy'm zaczęła mnie męczyć. Miałem olbrzymie problemy, by zabrać się za przeczytanie tego rozdziału. Oczywiście, to nadal tylko i aż moje zdanie oraz odczucie, natomiast nie uważacie, że Oda jednak powinien mniej rozwlekać swoje arki? Piszcie w komentarzach. Także ja byłem Kapelusznik, jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę oraz komentarz i do zobaczenia w następnych materiałach.